Cześć, witamy Was w naszym pierwszym filmie. Jesteśmy Fundacją Psiebojowi, ja mam na imię Ewelina. A ja jestem Daria. Dziś porozmawiamy o świętach i o tym, dlaczego może to być trudny czas dla naszych psiaków. Zbliża się świąteczny okres. Dla wielu z nas jest to czas bardzo przyjemny, który wiąże się z gotowaniem, ze spotkaniami rodzinnymi i z gośćmi w naszych domach. Natomiast nie zawsze ten czas może być przyjemny dla naszych psiaków. I to właśnie w tym materiale chciałobyśmy Wam pokazać, w jaki sposób możecie zadbać o dobrostan Waszych psów w tym okresie świątecznym. Psiaki są bardzo różne i mogą w odmienny sposób reagować na dom czy mieszkanie pełne nowych gości. Mogą nie mieć z tym absolutnie żadnego problemu, albo mogą odczuwać zagrożenie i poczucie ogromnej kontroli. I powiedz, jakie mogą być w tym świątecznym okresie zagrożenia dla psiaków? Tak jak wspomniałaś, psiaki mogą reagować w najróżniejszy sposób i nawet te psiaki, które potencjalnie nie mają problemów z nowymi osobami, z kontaktami z ludźmi, będą czuć się trochę przytłoczone i nie będą czuły się zawsze komfortowo. Grupa gości jest to zawsze spore wyzwanie, ponieważ bardzo często zachowują się głośno, wykonują niekontrolowane ruchy, wydają odgłosy, które są nieznane dla psiaka. Szczególnym wyzwaniem będą też ci młodsi goście, którzy poruszają się w nietypowy sposób, trzymają przedmioty, których psiak wcześniej nie widział. Dlatego takie wizyty wiążą się z wieloma zagrożeniami, które mogą wytrącić z równowagi nawet te najstabilniejsze psiaki. Też sobie tak wyobrażam, że zazwyczaj goście, którzy pojawiają się w domach i widzą jakiegoś psiaka, to po prostu od razu, ojej, jaki słodki piesek, muszę koniecznie do niego podejść i się z nim przywitać. Zdecydowanie. A też nie każdy psiak to lubi tak naprawdę. Tak, dlatego przy przygotowaniach do świąt pierwszym elementem, który wziąłbym pod uwagę, jest po prostu zdyscyplinowanie naszych gości. Czyli to, co musimy zrobić, to wprowadzić świadomość. Zdecydowanie. I to jest coś, co jest kluczowe do tego, żeby psiak poczuł się chociaż troszkę lepiej. No i tak naprawdę to on tam jest jednym z gospodarzy i to on powinien czuć się swobodnie. Dokładnie, w pełni się zgadzam. Tylko w takim razie, jak też porozmawiać z naszą rodziną, żeby nie poczuła się urażona i żeby zrozumiała, że po prostu trzeba się zachować troszkę spokojnie i dać psiakowi przestrzeń. Co tutaj można im powiedzieć? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że sam sposób rozmowy powinien być raczej dostosowany indywidualnie. Na pewno nie formułowałabym tego na zasadzie jakichś zasad, które obowiązują w domu, w mieszkaniu i których bezwzględnie każdy musi przestrzegać, ale raczej w formie prośby i wytłumaczenie gościom tego, że po prostu psiak staje przed ogromnym wyzwaniem w trakcie wizyty i wtedy wymienić takie najprostsze rzeczy, które goście powinni robić. Czyli na co szczególnie trzeba uważać? Jest to kwestia bardzo indywidualna. Natomiast to, co wspomniałaś, to wejście może być bardzo ciężkie, ponieważ psiak nagle wytrącony ze swojej strefy komfortu musi zmierzyć się z grupą gości, która wkracza na jego terytorium, która zachowuje się głośno. No nie ukrywajmy, wejście gości zawsze wiąże się z wielkimi emocjami, bo spotykamy się z całą rodziną, raczej rzadko, więc towarzyszy temu wiele, wiele emocji. Zdejmowanie kurtek, zdejmowanie butów. Przytulanie, jakieś całusy. Przekazywanie potraw. Tak, jest to bardzo, bardzo trudne. Myślę, że podstawową zasadą byłoby to, żeby goście wchodzili spokojnie, mogą rozebrać się w oddzielnym pokoju, tam w tym pomieszczeniu zostawić kurtki, żeby nie witać się wszyscy naraz, żeby
zachowywać się troszeczkę ciszej. No i przede wszystkim, żeby nie zwracać uwagi na tego psiaka, mimo że on może skakać, może wydawać się bardzo radosny i taki absorbujący, no często będzie to wynikać z takiej no, niepewności siebie i że psiak będzie chciał no, odsunąć tych nowych ludzi, będzie kompletnie zdezorientowany. Więc myślę, że takie w miarę bezproblemowe wejście, rozebranie się, zajęcie miejsc w ciszy i raczej w spokoju naprawdę zrobi ogromną robotę. Znaczy, to jest super to, co mówisz. Też sobie tak wyobrażam, że warto by było w ten sposób przyprowadzić gości. Myślę, że nawet dla ludzi mogłoby to być o wiele bardziej komfortowe. Ale też sobie tak wyobrażam, że psiak może się zachowywać różnie, tak jak powiedziałaś. Czyli na przykład może do nas podbiec, może merdać ogonem, czy może się obok nas położyć. I wtedy my będziemy tym zachwyceni, że ojej, on tak bardzo chce tego kontaktu z nami. Natomiast w praktyce może to tak naprawdę znaczyć coś zupełnie innego. Zdecydowanie i zazwyczaj to oznacza zupełnie coś odmiennego. Kiedy oczywiście już goście zasiądą i zaczynają się rozmowy, jakieś debaty, no to ten psiak się gdzieś w końcu pojawia. Zazwyczaj psiaki zachowują się w miarę spokojnie, podchodzą do wybranych gości. No i wtedy oczywiście jesteśmy zachwyceni, tak, że psiak podstawia głowę, żeby go pogłaskać, czy nawet przynosi nam jakieś zabawki, czy kładzie się gdzieś w pobliżu. No i oczywiście naszych gości aż ręce świerzbią, żeby tego psiaka gdzieś tam podrapać, posmylać, no bo przecież prosi. Tak. Niestety w większości przypadków psiak nie ma wcale ochoty na to i raczej stara się mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, obserwować tych nowo przybyłych gości, no i właśnie kontrolować, czy nie robią czegoś po prostu głupiego, tak? Czy nie zachowują się zbyt intensywnie. Przynosząc zabawki, to dla nich też jest taka forma takiego amuletu, ochrony. Ja coś mam, coś jest to dla mnie ważne. I no my oczywiście zaraz łapiemy za tą zabawkę i zaczynamy się z tym psem bawić. No to nie jest do końca to, czego ten pies oczekuje. Ten pies oczekuje, że będziemy szanować jego przestrzeń, rzeczy, które on posiada. I lepiej dla nas i dla psiaka, jeśli jednak będziemy trzymać łapki przy sobie i po prostu będziemy szanować to, że ten pies tam jest i nie będziemy go na siłę zaczepiać. Ale to, jak o tym rozmawiamy, to po prostu tylko pokazuje, jak ważna jest świadomość mowy ciała psa i tego, i sygnałów, które nam pokazuje. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotny temat. Tak, zdecydowanie i uważam, że nawet my jako opiekunowie w pewnym sensie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasi goście chociaż w tym minimalnym stopniu byli świadomi tego, co nasz pies im komunikuje. Jasne. Ale tu przejdźmy teraz w takim razie do opiekunów, bo bardzo dużo powiedziałaś na temat gości, ich potencjalnych zachowań i zagrożeń. Natomiast jak opiekun może przygotować swojego psiaka, nie tylko poprzez rozmowę z gośćmi, którzy pojawią się w tym świątecznym okresie, ale przed tym wydarzeniem, co może zrobić? Tak, no zdecydowanie wszelkie przygotowania powinniśmy podjąć przed odwiedzinami. No, przede wszystkim, jeśli psiak ma jakieś większe problemy z przyjmowaniem gości, no to tutaj zdecydowanie terapia behawioralna jest no, niemalże kluczowa. Natomiast jeśli psiak generalnie nie ma większych problemów i bez większego stresu wpuszcza nowo przybyłych gości pojedynczo czy w parach, no to warto by było przygotować do tego, że jednak tych gości wchodzi więcej, że nagle nie pojawia się jedna czy dwie osoby, ale wchodzi czworo albo jeszcze więcej, że nie zawsze będą zachowywać się spokojnie, że czasem gdzieś te gwałtowniejsze ruchy czy odgłosy no, będą wydawać. I myślę, że fajnie to sobie ułożyć na zasadzie takiego schematu, że wypożyczamy sobie jakichś 3-4 znajomych i po prostu samo to wejście, samo to witanie się z psem, którego raczej unikamy, no żeby po prostu psiak wiedział, co się będzie działo za chwilę i że jest to
bezpieczna sytuacja, w której no nie musi ani odgradzać i dystansować innych od swojego opiekuna, bo często to też jest problem, że my jako gospodarze chcemy zbyt szybko wejść w jakąś interakcję z tymi gośćmi i psiak za wszelką cenę chce nas po prostu oddzielić od nich, bo nie jest pewny, co się zaraz wydarzy, to myślę, że dobrym sposobem jest też no, spojrzenie na siebie, na to, co my robimy jako opiekunowie, czy my gdzieś tego psiaka nie zostawiamy tam samego sobie, tylko że zawsze jesteśmy gdzieś obok niego i staramy się te emocje w jakiś sposób ostudzić. Warto też wypróbować taką metodę z witaniem gości na zewnątrz. Dużo psiaków znacznie lepiej radzi sobie z tym, kiedy poznają nowe osoby, szczególnie kiedy jest ich więcej, kiedy są spotykane no, na zewnątrz, przed domem, czy idziemy nawet na krótki spacer. Myślę, że zrobi to dobrze i gościom, i psu, szczególnie jeśli szykujemy się do jakiejś uroczystej kolacji. I potem wspólnie, kiedy już te pierwsze emocje i nasze, i psa związane z poznaniem nowych osób trochę opadną, no to wtedy wspólnie wchodzimy do mieszkania czy do domu. Oczywiście wtedy też warto zachować jednak tą powściągliwość i no i szanować po prostu przestrzeń naszego psiaka. Fajnym rozwiązaniem mogą okazać się też różne suplementy. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że działają one z różnym skutkiem, ale chociażby feromony podłączone do kontaktu, czy w formie obroży, czy podanie jakiegoś suplementu z peptydami mleka kilka dni przed takim spotkaniem, może okazać się pomocne dla psiaka i może mu trochę więcej tego komfortu zapewnić. A czy suplementy musimy konsultować z lekarzem weterynarzem? Zdecydowanie. Zdecydowanie, mimo że możemy je dostać bez recepty i są one dostępne w sklepach zoologicznych, to warto skonsultować to z lekarzem weterynarii. Jeżeli ten nie będzie do końca pewny albo nie będzie pewny, w jaki sposób takie suplementy działają, warto też to skonsultować ze swoim behawiorystą. A już najlepiej oczywiście z parą lekarz-behawiorysta, którzy po prostu ze sobą współpracują. Okej, to powiedziałaś już troszeczkę na temat opiekunów, to wróćmy jeszcze na chwilkę do gości i wróćmy do gości, którzy już siedzą przy stole, mają jedzenie i pies jest przy gościach i bardzo pięknie na nas patrzy i prosi o jakiś smakołyk ze stołu. Tak, no te hipnotyzujące spojrzenia są bardzo urzekające i jest niewielu gości, którzy potrafi się im oprzeć. Dlatego tutaj też wkracza opiekun, który też uprzedza gości, że lepiej darujemy sobie różne smakołyki ze stołu. Jeśli któryś z gości ma ochotę oczywiście czymś psiaka poczęstować, to oferujemy cały arsenał najróżniejszych ciastek, przysmaków, karmy, oczywiście przeznaczonych dla psa. Nie ukrywajmy, jest to też trochę święto dla psiaków, czemu nie? To, że my sobie możemy trochę więcej pozwolić, no to może i psiakom warto coś sprezentować. Czyli na stole obok sałatki powinna jeszcze znaleźć się taka miseczka, gdzie będą po prostu smaczki dla psiaka i jak psiak będzie prosił, to wtedy może dostać jakiegoś smakołyka. To już też zależy od opiekuna. Jeśli on sobie życzy takich zachowań i nie przeszkadza mu zupełnie to, że psiak wdrapuje się na kolana i błaga wszystkich dookoła, żeby zostać czymś nakarmionym, no to oczywiście to tutaj jest wyłącznie jego decyzja. Natomiast co ja bym zasugerowała, no to trzymanie tych smaczków gdzieś tam indziej i no też nie nagradzanie tego, nie wzmacnianie tych zachowań, no takiego żebrania wręcz przy stole. Tylko co można zaproponować psiakowi, to na przykład jakąś kość, gryzak czy wypełniony kąg i położyć mu gdzieś na jego posłanku czy na jego bezpiecznym miejscu. Oczywiście no, wydaje mi się, że takim najrozsądniejszym miejscem będzie takie, z których będzie mógł obserwować
zebranych gości, no bo ta potrzeba kontroli i po prostu takiego, no takiej świadomości, co się tam dzieje, no bo no umówmy się, no nie jest to bardzo komfortowa sytuacja, więc psiak chcąc nie chcąc chciałby sobie tam poobserwować, co się dzieje, a poza tym nawet być z nami, tak, no jesteśmy my, jego opiekunowie, to czemu miałby siedzieć sam, więc myślę, że miejsce, które pozwoli mu na obserwację zebranych i po prostu jedzenie czegoś, co no, zajmie mu trochę dłuższą chwilkę, to też mu pomoże się troszeczkę zrelaksować, wyciszyć, zrzucić emocje, zająć się czymś po prostu. Myślę, że będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Super. Jeśli chodzi też o zachowanie gości przy stole, no to też potrafi być trochę uciążliwe. Szczególnie dla tych wrażliwszych psiaków, które nie zawsze komfortowo czują się w obecności innych ludzi. No my bardzo lubimy głośno rozmawiać, kiedy pojawia się przy stole jakiś kontrowersyjny temat, czy po prostu sobie coś wspominamy, no to często, jeśli jest to jeszcze zakrapiana impreza, no to lubimy sobie pokrzyczeć, czy się głośniej się zachowywać. No jest to kolejny problem, z którym psiaki sobie no nie do końca dobrze radzą. Tak jak mówiłam, szczególnie te, które mają jakieś, no, są troszeczkę wrażliwsze. Natomiast gestykulacje. My uwielbiamy gestykulować przy jakichś ożywionych dyskusjach, tak, prawda? Też część psiaków będzie trochę uważniejsza na to, więc zwróciłabym uwagę też gości. Oczywiście nie każąc im szeptać przy stole i siedzieć sztywno. Siedzieć z rękami złożonymi. No ale jednak trochę studzić te emocje, no bo jeśli no, czuje się w powietrzu, że po prostu ta dyskusja jest bardzo ożywiona i że po prostu tam się dzieje przy tym stole, trudno psiakowi też będzie zachować spokój. On, nawet jeśli my będziemy rozmawiać o jakichś tam przyjemnych rzeczach, no będą one mimo wszystko wywoływać ogrom emocji u psiaka, z którymi nie każdy psiak, powiedziałabym nawet, że niewiele psiaków, potrafi sobie samodzielnie poradzić. I wtedy mogą się zacząć, może się zacząć wykorzystywanie strategii, które mogą być postrzegane jako takie niepożądane zachowanie. I właśnie też chciałabym tutaj zadać pytanie do tej końcówki, o której powiedziałaś, czyli te strategie i sygnały, bo często jest tak, że psiaki zaczynają nas informować bardzo małymi sygnałami. Czyli jakie to są te małe sygnały i jakie są coraz większe? Na jakie sygnały właśnie powinniśmy zwrócić uwagę, żeby uniknąć jakiejś niepotrzebnej sytuacji i stresu u psiaka? No, to też zależy od konkretnego kontekstu i sytuacji, ale załóżmy przy kontakcie z człowiekiem, z gościem, zwróciłabym uwagę na oczy psiaka, czy nie są one rozszerzone, czy nie widać białek, bo psiaki z takimi wytrzeszczonymi oczami, no to często jest to już taki sygnał, że no jednak wolałbym nie. To jest tak zwany moon eye. Dokładnie. Odwracanie głowy, unikanie tego kontaktu wzrokowego chociażby, odwracanie się. No to nie jest to nadstawianie się do głaskania, tylko to jest raczej sygnał, no jednak wolałbym, żebyś mnie nie dotykał. Ja tutaj sobie postoję, bo chcę mieć sytuację pod kontrolą, ale no jednak łapki przy sobie. Co jeszcze? No to jeśli psiak odchodzi, tak? Jeśli on nie chce tam być, on potrzebuje wtedy spokoju, wyciszenia, no to już jest taki troszeczkę bardziej oczywisty sygnał, ale wtedy też warto powiedzieć gościom, żeby, szczególnie tym najmłodszym, żeby jednak nie szły za tym psiakiem, żeby dały mu spokój. Jeśli psiak wejdzie na swoje posłanie, to poprośmy gości, żeby po prostu odpuścili. To jest jego azyl, to jest jego miejsce, w którym odpoczywa i ma tam pewność, że nikt go nie sięgnie, nikt go nie będzie zaczepiał, to jest po prostu czas dla niego. No, myślę, że też ułożenie ciała, czy to ciało jest napięte. Nie sugerowałabym się tutaj machaniem ogona, bo jest to bardzo często no sygnał, który jest źle interpretowany, no bo gdzieś tam mamy
wdrukowane, że jednak ten machający ogon to szczęśliwy psiak. Tak. Niekoniecznie. Oczywiście są sytuacje, kiedy pies, który jest przeszczęśliwy, będzie machał ogonem tak, że będzie w stanie nawet na nim odlecieć. Ale machający ogon wskazuje na po prostu wysoki poziom pobudzenia. I to pobudzenie nie zawsze jest pozytywne. Więc psiak, który nie do końca będzie wiedział, jak się zachować, jednak te jego emocje będą narastały, no to będzie, to ten ogon po prostu zacznie machać. Też to takie kulenie uszu, takie wyginanie się, kiedy psiak, który no, teoretycznie jest już dorosły, zachowuje się jak taki szczeniak. Podbiega do nas, gdzieś tam zaczepia tych gości, no to goście są oczywiście uradowani, tak. No bo przecież dorosły psiak, a zachowuje się jak szczeniak. Jest to strategia flirtu, kiedy psiaki zachowują się jak młode osobniki, których teoretycznie nie powinno się skrzywdzić. Tak? Czyli zobacz, jestem taki malutki, młodziutki, no nie rób mi krzywdy, człowieku. Więc na to bym uczuliła gości. Po prostu mówiąc, że dajemy psiakowi spokój, on potrzebuje po prostu chwili dla siebie, chwili, żeby ogarnąć całą sytuację. Dlaczego warto jest zwracać uwagę na te subtelne sygnały? Ponieważ jeśli te będą ignorowane, to psiak przejdzie po prostu do bardziej dobitnych sygnałów. Dokładnie, żeby w końcu został zauważony, bo przecież ile tak. można pokazywać? Dokładnie. On tutaj pokazuje nam oczko, on tutaj się odwraca, on tutaj na nas patrzy i nic. Tak. No i nagle musi w końcu pokazać, kurczę, chcę, żebyś mnie w końcu, człowieku, zauważył i wysłuchał. Dokładnie tak. Pojawia się frustracja, no irytacja. My też jesteśmy zirytowani, kiedy ktoś nas nie słucha i wtedy my przechodzimy do krzyku, czy do jakichś innych nawet fizycznych jakichś sygnałów. No i u psiaka jest podobnie. Tak. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że każdy psiak najpierw pokazuje to, potem to, następnie to. No bo to podobnie jak u ludzi. Każdy ma troszkę inaczej tą drabinkę ułożoną i z trochę innych szczebelków ona się składa. I w innej kolejności. Są psiaki, które doprowadzone już do tego skraju będą szczekać, są psiaki, które będą warczeć, podskakiwać, a są psiaki, które po prostu będą gryźć. I nie warto testować psiaków. I naprawdę powinniśmy bardzo uczulać naszych gości i samych siebie. Dokładnie, tym bardziej, że psiak jest członkiem rodziny. I wszyscy, cała rodzina ma się czuć dobrze, wszyscy mamy być zadowoleni, więc musimy zadbać również o samopoczucie naszego psiaka. Zdecydowanie uważam, że jest to bardzo trafna uwaga, bo staramy się, żeby te święta były rodzinne, chcemy wypaść jak najlepiej przed rodziną, a gdzieś tam zapominamy, że ten nasz psiak to też jest... Przez cały rok powtarzamy wszystkim, że psiak to też jest członek rodziny, a zdarza nam się w takich sytuacjach trochę o tym zapominać. Dokładnie. Więc zadbajmy komfort nie tylko o komfort swoich najbliższych ludzkich, o to, żeby mieli wygodne siedzenia, o to, żeby barszcz był dobrze przyprawiony, ale też o to, żeby nasz psiak, tak naprawdę ten członek rodziny, z którym spędzamy niemalże cały rok, żeby on też był traktowany z szacunkiem, żeby dla niego te święta może nie były wybitnie przyjemnym okresem, tak jak jest dla nas, dla większości z nas, ale żeby był no, jak najmniej wymagający i żeby ten spokój był zachowany w tak wysokim stopniu, jak to możliwe. Super, no nic już tutaj nie mogę dodać. Powiedziałaś naprawdę wszystko wspaniale, w pełni się z tym zgadzam. Bardzo miło mi to słyszeć. No i mam nadzieję, że jakkolwiek te rady okażą się przydatne, no bo tak naprawdę na tym nam zależy, tak, żeby psiaki w swoich domach czuły się swobodnie. Oczywiście. Myślę, że warto będzie też poruszyć temat, kiedy my odwiedzamy, kiedy my jesteśmy tymi gośćmi z psiakiem,
kiedy psiak też jest gościem, no, ale też sytuacje, kiedy niestety musimy święta spędzić oddzielnie. Mhm. Ale myślę, że jest to temat na przyszłe filmy. Obawiam się, że w przeciwnym wypadku ten materiał byłby zdecydowanie za długi. Zgadzam się. Dużo jest do powiedzenia. Tak. Dużo świadomości do wniesienia. Bardzo. Bardzo, ale uważam, że jest to coś, co warto nagłaśniać i warto po prostu propagować. Oczywiście, że tak. My będziemy już kończyć, także dziękujemy bardzo, jeżeli udało Wam się dotrwać do samego końca. No, myślę, że nie było łatwo. Zobaczymy. Będziemy wdzięczne za feedback i za komentarze. Jeżeli są jakieś pytania, jeżeli są jakieś problemy, to śmiało piszcie. Daria jest... Zresztą możesz tutaj opowiedzieć, kim jesteś. Tak, no ja zawodowo zajmuję się pracą z psami. Na co dzień prowadzę treningi i konsultacje i sesje behawioralne. Tak jest, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jakieś problemy, to śmiało możecie pisać. Jesteśmy tutaj dla Was, nasza fundacja jest dla Was i bardzo nam zależy na tym, żeby psiakom było dobrze, miło i żebyście Wy również się nie stresowali, bo wychodzimy z takiego założenia, że szczęśliwy opiekun to szczęśliwy psiak i odwrotnie, więc na tym nam zależy. Tak, także bądźcie z nami na bieżąco. Jeśli mielibyście ochotę wesprzeć nasze działania, to pod filmem znajdziecie wszelkie detale, tak które jest. Wam to umożliwią. No i co? I chyba będziemy kończyć. Będziemy kończyć. Także dzięki, Daria. Dzięki. I dziękujemy Wam również.